jedną z uczestniczek 6. edycji Sanatorium Miłości jest Maria Oleksiewicz. Dopiero co emerytka chwaliła się w sieci swoją metamorfozą. Teraz przyszedł czas na pokazanie internautom, jak mieszka. Dzięki zdjęciom, które zamieściła w sieci, że dom kuracjuszki urządzony jest w stylu retro z dużą ilością zdjęć i obrazów. Nie brakuje w nim również sofy i fotela w stylu ludwikowskim. W oczy rzuca się też ogromny ogród z dużą ilością zieleni i taras z kwiatami czy miejscami do siedzenia. To właśnie miejsce na zewnątrz wzbudza najwięcej ciepłych emocji w komentarzach. Wiosna już! Wszystkie tulipany zakwitły, napisała uczestniczka show do zdjęć swojego wymarzonego domu. Jak pięknie, można poczuć się jak w raju. Cudownie mieszkasz. Uroczo, kwieciście, rozmarzyła się jedna z fanek programu TVP. Nie wszyscy jednak pokusili się na komplementy i jedna z pani zwróciła uwagę na chodnik przed posesją. Trzeba kostkę oczyścić z chwastów. Zaczęło się, skwitowała, czeka na operację biodra i chudnie. Nowa edycja Sanatorium Miłości nagrywana była w drugiej połowie ubiegłego roku. Tymczasem Maria po zakończeniu zdjęć mocno schudła i teraz robi wszystko, co może, by zrzucić kolejne kilogramy. Kobieta jest na diecie keto, która eliminuje z jadłospisu potrawy mączne, słodycze, ryż i makaron. Nie je też kaszy i wszystkiego, co ma cukier. Spożywa za to jajka, mięso, ryby, mleko, sery i zupy. Poza tym sięga po owoce, chociaż nie za często. No i schudłam 12 kg w 3 miesiące, napisała niedawno z dumą na Facebooku. Skąd ta zmiana? Okazało się, że emerytka czeka na operację, ale żeby ta się odbyła, musi dalej chudnąć. Idę robić biodro i muszę zwalić 40 kg, wytłumaczyła Małgorzata z Sanatorium Miłości o tragicznej śmierci pierwszego męża. Kim jest Maria z Sanatorium Miłości? Maria Oleksiewicz miała dotychczas 3 mężów. Do programu zgłosiła się, gdyż uważa, że na miłość nigdy nie jest za późno. Ma dość samotności i wierzy, że któryś z kuracjuszy otworzy przed nią swoje serce i zacznie zabiegać o jej względy. Można mieć milion dolarów, można mieć dom i fajną pracę. Ale najważniejszy jest ten dotyk i ten człowiek, który jest obok, wyznała niedawno w pytaniu na śniadanie. Sporą część życia spędziła w Zakopanem, gdzie prowadziła pensjonat i była radną. Jej hobby to gotowanie i wszelkie prace ogrodowe. Lubi śpiewać i tańczyć po góralsku, a kiedy tylko ma czas i możliwości, chodzi na basen. Jestem waleczną lwicą. Będę walczyć, jeśli facet będzie wart grzechu, zapowiadała na początku programu TVP. Zdjęcia domu Marii znajdziesz w galerii na górze strony.